Dzień dobry Państwu, witam na portalu Radomsko24. Sławomir Maja, trener drużyny piłkarskiej RKS Radomsko. Dzisiaj gościem Państwa moim. Witam serdecznie, Sławku. Witam Ciebie, witam Państwa. Można powiedzieć, możesz spać spokojnie przed rundą wiosenną? Trener nigdy nie może spać spokojnie przed żadnym meczem, a tym bardziej przed rundą rewanżową. Wiadomo, że postawa zespołu na jesieni rozbudziła duże nadzieje na ewentualny awans, więc na pewno ta presja będzie dużo większa niż była przed rozpoczęciem tego sezonu. A co tak najbardziej spędza Ci sen z oczu? No myślę, jak zawsze dla każdego trenera też, no nie do końca jeszcze jakby zagwarantowane wszystkie transfery, które mieliśmy w planach i oczywiście no niespodziewane dwa urazy czołowych zawodników pierwszej jedenastki, więc to na tą chwilę gdzieś taką największą naszą bolączką jest. No bo tak, zima chyba troszeczkę Wam pokrzyżowała te plany, bo chyba nie odbył się sparing z Lechią Tomaszów, został odwołany, a później to już tak było w kratkę też. Nie, następne sparingi, które żeśmy sobie zaplanowali, były już według planu. No właśnie mówię, oprócz tego pierwszego Lechii Tomaszów, warunki, atmosfera. No wyniki były różne, wiadomo, to są mecze sparingowe w okresie przygotowawczym, więc oczywiście chcielibyśmy każdy sparing rozstrzygać na własną korzyść, natomiast wiadomo, że trenerzy w okresach przygotowawczym mniejszą uwagę przywiązują do wyników, a do tego, co zawodnicy mają w danym momencie robić na boisku. Tak jak powiedziałeś, było to różnie. Natomiast na pewno dużym optymizmem nastąpił ten ostatnie spotkanie z Wartą Sieradz. Wiadomo, zespół trzecioligowy, wygrana 2-0 bez straconej bramki. Martwią oczywiście dwa urazy w tym meczu, ale to troszeczkę zganiamy na fatalną płytę, na której musieliśmy po prostu ten sparring rozegrać. Zaraz zadam Ci następne pytanie. Skoro mówisz o płycie boiska, to jak oceniasz przygotowanie naszego boiska? Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, nie jestem znawcą, przecież ze swojego doświadczenia i pobytu w różnych krajach, w różnych... Ale teraz przed tą rundą właśnie no, wiosenną... Byłem wczoraj, znaczy dzisiaj byłem pierwszy raz na Brzeźnickiej po tym okresie powiedzmy zimowym i no, to boisko wygląda tak jak zawsze wygląda po okresie zimowym, więc nie ma się spodziewać jakichś fajerwerków. Chcielibyśmy od tego tygodnia wejść już na boiska trawiaste, żeby już nie przemęczać zawodników na sztucznej nawierzchni. Oczywiście to będzie tylko i wyłącznie zależne od tego, w jakim stanie są płyty. Na razie są grząskie, więc będzie ciężko. Ale nadal dość oszczędnie, proszę pana, o transferach do klubu. Jedyne nazwisko to chyba co? Winicjusz. Winicjusz. Winicjusz, tak. No. To jest zawodnik, którego ja kojarzę z Krakowi drugiej. Potykaliśmy się na tym szczeblu trzeciej ligi grupy podkarpackiej. Ja byłem wtedy trenerem Siarki Tarnobrzeg. Zapamiętałem tego chłopca, więc ewentualnie, gdy dostaliśmy informację, że jest do zagospodarowania, zdecydowaliśmy się na ten krok. I myślę, że to będzie autentyczne wzmocnienie na tej stronie lewej A naszej pomocy. A to już jest pewny? Tak, on już jest potwierdzony. On będzie naszym zawodnikiem od tej wiosny. A możemy się spodziewać kolejnych wzmocnień? Na tą chwilę praktycznie jesteśmy dogadani z zawodnikiem z Omegi Kleszów, Jeremiaszem Guralczykiem. To był taki zawodnik, o którego walczyliśmy już praktycznie od grudnia. Jeszcze nie są sprawy jakby sformalizowane, ale jesteśmy na dobrej drodze. Mieliśmy taką przygodę ze stoperem, z takim dobrym doświadczeniem trzecioligowym z Unii Skierniewice. Natomiast gdzieś nasze jakby oczekiwania chyba się w pewnym momencie rozjechały. Chłopak zrezygnował, więc dalej jesteśmy na etapie poszukiwania stopera. Dobra, teraz odwrócę pytanie. A kto pożegna się teraz przed rundą wiosenną z klubem Radomszczańskim? Na tą chwilę tylko pożegnaliśmy Dominika Misztala i to jest jedyny ubytek z klubu na tą chwilę. Ale to przeszedł gdzieś, czy jak? Nie, po prostu zrezygnowaliśmy z jego usług. Aha. No i strata do lidera, tylko chyba do Sokoła jeden punkt. Jeden tak punkcik. W ogóle w naszej grupie i w tabeli panuje duży ścisk. Sześć zespołów jest powiedzmy kolokwialnie zamieszanych w tą grę o awans. Na pewno ta runda będzie bardzo ciekawa, wiosenna. Każdy zespół ma, uważam, na tą chwilę takie same szanse, więc kwestia też doboru transferów zimą, kwestia uniknięcia tych urazów na pewno będzie też o to odgrywać kluczową rolę. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, ale w mediach społecznościowych słychać takie głosy kibiców radomszczańskich RKS-u, że za mało gra zawodników w pierwszym składzie za mało gra młodych zawodników. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że
Ja przyszedłem tutaj w lipcu ubiegłego roku i uważam, że jest dużo chłopaków. Albo grają, ale krótko. Grają albo krótko. No, ja uważam, że trener też nie jest samobójcą. Wystawia tych zawodników, którzy dają mu gwarancję sukcesu. Nie znam trenera, który wystawi zawodnika na tą chwilę słabszego od tego, którego ma do dyspozycji. Więc oczywiście rozumiem rozżalenie, bo ja bym też chciał mieć samych Radom w zespole, ale to też nie jest tędy droga. Uważam, że na tą chwilę, jeżeli bierzemy pod uwagę typowe nawet szkolenie, mamy naszą akademię, tak, która już jest powiedzmy czynna od 10 lat, tak powiedział, na tą chwilę z tej akademii nie mamy żadnego to zawodnika, więc problem tkwi gdzie indziej. Albo jest złe szkolenie, albo jest słaby materiał ludzki. Jedno albo drugie. Albo i to, i to. Albo i to, i to. Dobrze, no bo tak, w czwartej lidze czujecie się komfortowo, tak bym to określił. Ja już chyba to pytanie ci zadawałem, gdzie ostatni raz rozmawialiśmy, ale czy tak naprawdę z ręką na sercu stać Radomsko na trzecią już ligę? Nie. Nie stać. Po tym okresie półrocznym mojego pobytu stwierdzam, że nie. Dlatego też jakby, no, mamy jakąś kwotę X przyznaną no dobrze, to z Urzędu znaczy, Miasta. Cały czas no, to nie jest kwota, w czwartej lidze? To nie jest kwota, która gwarantuje komfort pracy, ani dla mnie, ani dla zawodników. To jest kwota na przeżycie. Ja uważam, że chcąc, żeby zespół RKS-u nie egzystował tylko w czwartej lidze, to musimy sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Czy awansując jest nas stać w tej lidze być? Nie tylko wejść i spać, tylko czy jesteśmy w tej stanie zakotwiczyć dłużej. To jest, ja uważam na tą chwilę, bo mam doświadczenie z trenowania zespołu właśnie na tym szczeblu rozgrywkowym. Teraz, żeby wejść do trzeciej ligi, żeby po prostu grać w trzeciej lidze, to jest potrzebny 1 000 000 zł. My na tą chwilę mamy bodajże chyba w klubie, nie wiem, na ten sezon, nie wiem, to jest 300 tysięcy, czy trochę więcej. No dobrze, to jest kolosalna różnica. No to w takim razie ja zadaję pytanie, to jakie cele są przed tobą? Panie trenerze Maja, grajcie tak, żebyście sobie tą piłkę kopali w czwartej lidze. Nie, dziękuję. Nie, cel, gdy przychodziłem do RKS-u, podpisałem umowę na 2 lata, pierwszy rok miał być na zasadzie przebudowy zespołu, na zobaczenie, prześwietlenie całego jakby zaplecza tego, co mamy tutaj w powiecie radomszczańskim. Sytuacja, jaka się wytworzyła na jesieni, spowodowała, że te apetyty wzrosły. Wiadomo, będąc na drugim miejscu, nie można teraz powiedzieć, że nie będziemy grać o awans. Oczywiście będziemy grali o ten awans, tylko musimy sobie zdawać sprawę i wszyscy w mieście muszą sobie zdawać sprawę, którzy mogą tej piłce pomóc, czy nas na tą trzecią ligę stać. Dobrze, jakieś rozmowy klub prowadził, zarząd klubu, nie wiem, z miastem, bo jakby nie było w nazwie RKS Radomsko. Tak jak powiedziałem na początku, na pewno jakieś rozmowy, ja jestem jakby poza obiegiem takich spraw, nie wiem dokładnie z kim i kiedy i czy one już są prowadzone. No dobrze, ale czy nie będziesz rozczarowany, jak w pewnym momencie w środku rozgrywek teraz wiosennych dostaniesz taką informację, tylko uważaj, czasem ja awansuj do trzeciej ligi, bo nie będzie pieniędzy, nie będzie wsparcia finansowego. Ja ze swojej perspektywy mogę tylko powiedzieć, że ja jako trener i zawodników, których znam i poznałem ich przez te pół roku, to aspekt sportowy jest najważniejszy, więc my robimy swoje, chcemy awansować, a reszta jest po stronie klubu i Urzędu Miasta. Czyli co, spotykamy się na jesień i rozumiem, że Sławomir Majak powie mi, jesteśmy w trzeciej lidze? Chciałbym, żeby tak było, ale tak jak powiedziałem też chyba podczas pierwszego naszego spotkania, na to się składa wiele, wiele czynników. Ja gdzieś tam prześledziłem sobie nawet przedsiębiorczość w naszym powiecie. Mamy około 1000 przedsiębiorców, tak? Policzmy sobie nawet tak czysto hipotetycznie, matematycznie, jakby każdy z tych przedsiębiorstw dawał tylko 100 zł na miesiąc. Ile mamy w skali miesiąca? Wtedy możemy myśleć to realnie o grze o awans, o ewentualnych wzmocnieniach, zwiększeniu potencjału ludzkiego, odbudowanie całej piłki młodzieżowej to w Radomsku i ewentualnie myśleć o tych awansach. Ale wiesz, że jest wtedy druga strona medalu, bo gdyby się nie udało na przykład awansować czy coś, to by była też, byłby też taki zarzut. No tak, my płacimy na ten klub, a oni co, w czwartej lidze kopią na Nikt nie może zagwarantować, że właśnie będzie lepiej, ale na pewno możemy liczyć na to, że mając większy budżet możemy ściągnąć potencjalnie lepszych zawodników. Dobra. Oczywiście znowu padnie pytanie, czemu nie Radomszczan? Myślę, że na to też przyjdzie czas. Wchodzicie do trzeciej ligi, tym zapleczem piłkarskim, tymi zawodnikami, których teraz masz, którymi dysponujesz, możesz spokojnie w trzeciej lidze grać, czy będziecie w ogóle? Będę potrzebował 5 wzmocnień. Na jakich? Przynajmniej po jednym zawodniku w każdej formacji, czyli obrona, pomoc i atak. No dobrze, to czekamy cierpliwie teraz na wyniki, ale wiesz o tym, że jakieś pieniądze się znalazły i będą na remont i budowę chyba trybuny. Tak, jeżeli mógłbym się odnieść do tego projektu, oglądałem ten projekt.
Dla mnie docelowo to i tak jakby możliwość rozgrywania meczu na Brzezińskiej się mija z celem. Uważam, że trzeba szukać docelowo innego miejsca, innego projektu i zbudowania obiektu z prawdziwego zdarzenia. W tym miejscu ten obiekt nie spełnia żadnych wymogów. Mamy przykład meczów u siebie, przykładowo i przyjeżdża do Bełchatów. No, gdzie mają te auta parkować? Jest zablokowane całe miasto, pół miasta jest nieczynne, Brzezińska jest pozamykana. To nie spełnia żadnych wymogów. Stadion musi być w innym miejscu. Tutaj można go zmodernizować, można go poprawić przyszłościowo, żeby to było dla grup młodzieżowych. Ale zespół pierwszy, uważam, że w ciągu 5 lat powinien być plan, fundusze na to, żeby wybudować stadion na 5-8 tysięcy. Aleś teraz podniosłeś poprzeczkę. Jeżeli chcemy awansować, chcemy grać na wyższym poziomie, a uważam, że historia klubu do tego nas predysponuje, no to szukajmy innych rozwiązań niż tylko takiego minimalizmu. Nawiązałeś do tego miasta zakorkowanego, jak są, ale mi się wydaje, że rozmuszczanie tych korków już się przyzwyczaili. Tak, ja się dalej nie mogę przyzwyczaić, bo gdzie nie wyjadę, o której godzinie, to zawsze stoję w korku, więc no to też jest dla mnie mega dziwne. Sławomir Majak, trener czwartoligowej drużyny Arkes Radomsko-Piłkarskiej, był dzisiaj gościem portalu Radomsko24. Skorzystał z mojego zaproszenia, za co serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. A Państwu też dziękuję za uwagę i zapraszam i przypominam, aby zasubskrybować kanał portal radomsko24.pl. Tu zawsze aktualne informacje z miasta, z regionu. A dzisiaj to wszystko. Poniedziałek, środa, piątek, 19:45. Zapraszam w imieniu własnym.